Rozpoczynamy, moi drodzy, Tryduum Paschalne, największe wydarzenie naszej wiary i najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości. Bóg wydaje się za człowieka na śmierć. Bóg pokazuje, do jakiego stopnia umiłował człowieka. Do przebitych rąk, przebitych nóg i przebitego boku. I co roku wspominamy to wydarzenie i co roku w czasie liturgii Tryduum Paschalnego rozpamiętujemy mękę Chrystusa, bo jako ludzie mamy wciąż jeden i ten sam kłopot. Tak trudno nam uwierzyć, że Bóg jest po naszej stronie, że chce naszego dobra, że jest Bogiem z nami. I najbardziej widać to, moi drodzy, w dwóch kluczowych momentach naszego życia, kiedy jest nam źle i kiedy jest nam dobrze. Kiedy jest nam źle, kiedy spadną na nas nieszczęścia, choroby, od razu pytamy, no i gdzie jest Bóg? Dlaczego nie zareagował? Dlaczego do tego dopuścił? Oskarżamy Go, że się nami nie interesuje, że jest daleko, że jest zajęty sobą. I przeciwnie, gdy jesteśmy bardzo szczęśliwi, zakochani, mamy do Boga pretensje, że jest zbyt blisko nas, że za bardzo wtrąca się w nasze życie, że byłoby nam łatwiej, gdyby pozostał sobie gdzieś tam daleko, w niebie. Widzimy więc, że w tych najważniejszych momentach naszego życia nie uważamy Boga za naszego sprzymierzeńca, za kogoś, kto jest po naszej stronie, za kogoś, kto naprawdę nas kocha. Dlatego właśnie ten Wielki Tydzień, to Tryduum Paschalne, ta pasja, te ceremonie, żebyśmy nigdy nie zwątpili w miłość Boga do nas. Żebyśmy nigdy nie pomyśleli, że przygląda się nam gdzieś tam z góry, obojętnie. Żebyśmy zawsze czuli Jego obecność i doświadczali Jego miłości. Dlatego z tej bogatej liturgii Tryduum Paschalnego, z tych czytań liturgicznych, chciałbym wybrać tylko dwa momenty, które mówią nam o tym dobitnie, mocno. Tak mocno, że mocniej już nie można. Najpierw ta scena, o której słyszeliśmy przed chwilą. Scena umycia nóg. Jakież musiało być zdziwienie, zdumienie apostołów, gdy Jezus w pewnym momencie zdjął szatę, wziął misę i zaczął im umywać nogi. Bo przecież w tamtym świecie było to zajęcie niewolników, zajęcie służby, poddanych, ale nie tego, kogo oni nazywali mistrzem, nauczycielem, panem. Wyobraźmy sobie, że w jakiejś firmie szef umywa nogi swoim pracownikom. Że jakiś profesor na uniwersytecie umywa nogi swoim studentom. Nawet my, którzy jesteśmy obyci z tą sceną, trudno nam jest ją sobie wyobrazić. Jak więc musieli czuć się apostołowie, gdy spotkali się z tym po raz pierwszy? Widzieliśmy, słyszeliśmy, jak Piotr się wzbrania, jak protestuje. Ale moi drodzy, to jeszcze nic. Kiedy Jezus umywa nogi swoim apostołom, On doskonale wie, że wszyscy oni za chwilę Go zdradzą, uciekną, że nie będą Go chcieli znać, a On mimo to umywa im nogi i całe ich stopy. Moi drodzy, to jest tak, jak gdyby żona wiedziała, że mąż za chwilę pójdzie do innej kobiety, że ją zdradzi, a ona klęka przed nim i umywa mu nogi. To jest tak, jak gdyby mąż wiedział, że żona za chwilę wyjdzie do innego mężczyzny i go zdradzi, a on by ukląkł przed nią i umył jej nogi. To jest poza naszym zasięgiem. To jest niemożliwe. Nawet sama myśl o czymś takim burzy w nas krew. Dlatego, aby umieć tak kochać,
Aby w ogóle umieć kochać, aby umieć przebaczać, potrzebujemy wszyscy transfuzji krwi. Potrzebujemy zastąpienia naszej ludzkiej krwi, kierującej się zasadą oko za oko i ząb za ząb. Zastąpienia tej krwi krwią boską. I taką właśnie krew, swoją krew, daje nam w Eucharystii Jezus, kiedy mówi: bierzcie i pijcie. To jest moja krew. To czyńcie na moją pamiątkę. Dzięki Eucharystii stajemy się tym, co przyjmujemy. Stajemy się ciałem Chrystusa, a w naszych tętnicach pulsuje Jego krew. Dzięki Eucharystii stajemy się tym, co przyjmujemy. Nasze oczy powoli stają się oczyma Jezusa i dlatego spostrzegamy świat inaczej. Nasze usta stają się ustami Chrystusa, dlatego nie będziemy wypowiadali słów, które cuchną. Nasze serce staje się sercem Chrystusa i dlatego potrafimy kochać nawet tych, których trudno jest kochać. To jest właśnie Eucharystia, dzięki której stajemy się tym, co przyjmujemy. I tę Eucharystię nazywamy także pamiątką, którą nam zostawił Jezus. A więc msza święta nie jest nasza, abyśmy z nią robili, co się komu podoba, ale to jest dar od Jezusa, pamiątka, którą nam zostawił. Znamy ludzi, którzy nawet w trudnej sytuacji materialnej, finansowej, nie pozbędą się nigdy pewnych przedmiotów, bo to pamiątka po rodzicach, bo to pamiątka po dziadkach. Szanujemy przedmioty, otaczamy je czcią, bo przypominają nam bliskie osoby. Dlatego z tym większą czcią powinniśmy szanować to, co nam zostawił Jezus. Msza święta powinna być dla każdego chrześcijanina najcenniejszą pamiątką na świecie. Niestety, jako katolicy, jako chrześcijanie, często rezygnujemy ze mszy świętej. Często się jej wyzbywamy. Często o niej zapominamy. Także my, księża, często ze mszą świętą eksperymentujemy. A przecież to nie jest nasza własność, abyśmy z nią robili, co się komu podoba. A niestety jest wielu nas taka pokusa, aby msza święta była fajna, nowoczesna. Jest taka pokusa, aby ją zmieniać wobec współczesnych trendów, mód. Pamiętajmy zawsze, moi drodzy, że to nie my mamy zmieniać mszę świętą, ale że to msza święta ma zmieniać nas. I jeszcze jedna myśl związana z dzisiejszą pamiątką ustanowienia Eucharystii. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa. Dlatego dzisiaj, w ten Wielki Czwartek, prosimy wszyscy Pana Żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Aby nigdy nie zabrakło tych, którzy będą nam dawali Jego ciało i Jego krew. Niestety wszyscy wiemy, że dzisiaj nie ma dobrego czasu dla kapłaństwa, co skutkuje tym, że w całej Europie następuje spadek powołań. Choć myślę, moi drodzy, że nigdy nie było dobrego czasu dla kapłaństwa. Wszyscy, tak jak tu jesteśmy, mamy przed oczyma, pamiętamy, przypominamy sobie ten obraz Leonardo da Vinci, Ostatnia wieczerza. Gdybyśmy przeprowadzili taki eksperyment i na tym obrazie zasłonili postać Chrystusa, mielibyśmy przed oczyma raczej nieciekawe towarzystwo. Mielibyśmy tam zdrajcę Judasza, choleryka i tchórza Piotra, jakichś karierowiczów, synów Zebedeusza, no i niedowiarka Tomasza. Ale kiedy odsłonimy postać Chrystusa, o, to nagle ukazuje nam się zalążek Kościoła. Widzimy ludzi, którzy mimo własnych słabości zanieśli Ewangelię na krańce świata.
Ten przykład, moi drodzy, powinien nas wszystkich uczyć, że na kapłaństwo należy zawsze patrzeć w perspektywie działającego Chrystusa. To On, Jezus, łamie dla nas chleb. To On, Jezus, udziela nam swojego przebaczenia. To On karmi nas swoim słowem, niezależnie jak nieudolne jest to ludzkie narzędzie, którym się posługuje. I nie łudźmy się, moi drodzy, Kościół, który broni życia, Kościół, który broni moralności małżeńskiej, Kościół, który przeciwstawia się eutanazji, jest w dzisiejszym świecie niewygodny. I dlatego ten zmasowany atak, aby zmusić Kościół do milczenia, aby go zdyskredytować w oczach opinii publicznej, aby bał się odezwać. O to właśnie chodzi. Dlatego wykorzystuje się te bolesne, niestety, przypadku kapłanów i nagłaśnia się je na cały świat, by stworzyć takie wrażenie, że wszyscy są źli, a cała instytucja do niczego. Pamiętajmy zawsze wtedy o przysłowiu, że jedno drzewo, które się wali, czyni więcej hałasu niż cały las, który rośnie. I pamiętajmy zawsze o słowach świętego Jana Wianeja, który powiedział kiedyś, że jeśli w jakimś miejscu na świecie przez kilkadziesiąt lat nie będzie księdza, to ludzie zaczną wtedy czcić drzewa i księżyc. Ktoś powie, to niemożliwe. Możliwe, moi drodzy, bo w ojczyźnie Jana Wianeja, we Francji, gdzie dzisiaj dotkliwie brakuje kapłanów, w tej Francji, która szczyci się, że ponad 50% społeczeństwa ma wyższe wykształcenie, w tej Francji jeden kapłan przypada na 4000 ludzi, a jedna wróżka na 80 osób. To jest właśnie ta oświeceniowa Francja, ale tak to już jest, że kiedy przestaje się wierzyć w Boga, to uwierzy się we wszystko. Jeden kapłan na 4000 ludzi, a jedna wróżka na 80. Na szczęście wielu ludzi jest dzisiaj świadomych, o co tak naprawdę toczy się ta gra. Wielu ludzi jest świadomych, że Kościół jest dzisiaj na wojnie, a na wojnie zawsze strzela się najpierw do oficerów. I dlatego jeśli nie da się księdza złamać pokusą, to trzeba mu zamknąć usta oszczerstwem albo go ośmieszyć, aby nie przeszkadzał i nie budził sumień. Dzisiaj w ten Wielki Czwartek, dziękując Bogu za dar Eucharystii, dziękujemy Mu także za dar kapłaństwa. Dziękujemy Mu za tych wszystkich kapłanów, którzy prowadzili nas do Boga i umacniali naszą wiarę. I w ten Wielki Czwartek chcemy także modlić się o nowe powołanie kapłańskie, aby następne pokolenia, te, które przyjdą po nas, nie musiały czcić drzew i korzystać z pomocy wróżki. Ale chcemy też podziękować Panu Bogu, moi drodzy, za was, którzy wspominacie kapłanów, wspieracie kapłanów swoimi modlitwami, za tych wszystkich, którzy należą do Margarety, za osoby, które codziennie odmawiają za nas modlitwę. Bez was, bez waszych modlitw nie dalibyśmy rady. Ktoś słusznie zauważył, że mielibyśmy wielu świętych kapłanów, gdybyśmy się tyle za nich modlili, ile na nich narzekamy. Coś chyba w tym jest. I dlatego dzisiaj dziękujemy wam, którzy przyszliście do tego Kościoła, aby razem z nami dziękować Bogu za Eucharystię i za kapłaństwo. Amen.